Mano, to jest Stefan Bąk. Witam Was w bardzo fajnie wytłumionej garderobie. Witam Was też w kolejnym Daily Vlogu. Zaczynam tutaj z garderoby, dlatego że teraz mam chwilę i jest tutaj fajne wygłuszenie. I to tyle, dlaczego chciałem tutaj zrobić. Początek. A tu można tylko tak zrobić. Masz szybciej. Dlaczego tak tego nie zrobiłeś szybciej? Bo to proste. Nie wiem, ile król tam myje te zęby, ale... To jest w wodzie, albo tysiń kapnął. Ukrywałem to przed wami, to jest grubo, Dasia. W sensie wcześniej ukrywałem, że to jest wyjazd na Białystok, do króla właśnie. Więc jestem u króla Podlasia. No i tyle. Tutaj mam kwiaty na bukiet. Nie wiem, no jest. Teraz idę zanieść. Niespodzianka. Do kogoś tam? Nie wiem. Chodzi. Dobra, w tym momencie sobie stoję tutaj. No i tyle. Liczę to o 20 niby teraz. 18. Dobra, jakoś tak o 20 jest. Więc teraz idziemy. Ale kontent, proszę Państwa, chowany z Królem Podlasia po raz chyba piąty. A Król Podlasia się schował, więc ten rzuci tutaj badylem, więc... Widać cię. Ej, teraz ja tu liczę. Dobra. Do 10! Kąpimy się za śmietnikiem i tyle. A little longer than a few minutes later. No to dobra ta zuba. A dzisiaj są nuggetsy. Ja się mega cieszę. A chciałbyś ten pograć jeszcze raz dzisiaj? A czemu komputer jest najlepszy? No bo jakby na Xboxie nie umieliśmy zrobić tego miecza. Dlatego wolę komputer. Tutaj wygląda tutaj nasza to siedziba. Tutaj jest mój laptop. Tutaj jest od Króla Podlasia gdzieś. Tam jest o. I tak gramy w Minecrafta. Później wam pokażę, jak wygląda porozumienie podlasiowe. Bo oczywiście ono zostało podpisane. Więc tutaj nie ma takiego konfliktu już. Tam się zrespiłem pierwszy raz. I w tej okolicy właśnie się pierwszy raz zrespiłem w Podlasiu. I tyle w sumie, co chciałem powiedzieć. Na tym momencie tutaj ładuję. Tutaj. Jedną ręką ciężko, ale chciałem tego pokazać. No i mam tu na spodnie jeszcze. Nie wiem skąd na Podlasiu mają takie technologie, ale mają. No i dupa mnie ściska oczywiście. Stacja, chuju! Policyjna, kurwo, możesz mi naskoczyć. Kurwa, mordo, idziesz czy plecisz? Mam pełen magazynek, mój mam wyjebany. Właśnie jest naładowany. Zaraz walnę sobie krechę i będę miał dętkę. Ale nie to mod roweru, mordo, przegnę. Dzisiaj bardzo przegnę, dzisiaj się zegnę. Ale w sumie to kurwa. Bogactwo czynić gówna. Skurwysyny, to jest mój buzik. Kurwa! Nie no,
teraz jesteśmy w Białymstoku, więc wracamy z Białegostoku, więc była bardzo wspaniała przygoda. Jestem odwalony, jakby nie wiem, jakbym jechał na jakieś spotkanie biznesowe z radnym miasta Podlasie. Więc wiecie, takie co. Ja w tym momencie już mam tutaj torbę, sobie wszystko spakowałem. Teraz nie będę się oddać i jadę do studia w Łęce. Uznałem, że skoro dzisiaj tak gadaliśmy o Królu Podlasia i tak dalej, to postanowiłem, że skończmy ten temat. Bo wspomniałem między innymi o Porozumieniu Podlaskim i tak dalej. Więc żeby wszystko miało sens, muszę zacząć od początku. Kiedy trafiłem na Podlasie, no to widzieliście ten fragment w czwartym odcinku VNT. I się zamykamy. Teraz będę musiał się jakoś do studia dostać. Gdzie mnie tepło do Podlasia, w sensie ja się tepłem. Następnie to, czego już nie wiedzieliście, to było to, że tam generalnie wyzywałem się z ludźmi. Obrażałem ich, śmiałem się z nich generalnie i tak dalej. No i grób mnie wyzwał na walkę. No więc zacząłem nagrywać. No i toczę walkę z tutejszym królem. Więc tak to się zaczęło. No i biliśmy się z królem. Następnie, bo ja już nie pamiętam nawet. Sobie spojrzę, jak to wyglądało. Tak tego tutaj sobie przypomniałem, właśnie obejrzałem ten film w ONT. No i tak, więc przypomniała mi się szafa. Szafa przenosząca na Podlasie. I właśnie ona została odnaleziona. Więc właśnie za pomocą niej tepłem się na Podlasie. A wracając już do tego wątku, no to widzieliście jakby publiczną taką egzekucję praktycznie króla. No niestety, ale parę klatek po tym król wziął macha i mnie przewalił. No i generalnie to uciekłem szafą. Udało mi się z powrotem uciec do nas, do Polski ogólnie. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie. Następnie przejdę już chyba do ostatecznej walki z królem Podlasia, która odbyła się w lipcu 2019 roku. Opublikowana została u mnie na kanale, nie pamiętam już kiedy, ale jakoś w tym roku. Bo w sumie tylko w tym roku publikowałem vlogi ogólnie. Stefan Bong vlog zaczął się na początku tego roku. Co widzieliście? Widzieliście to do momentu, w którym pokonałem króla, wywalił czarną dziurę, wessało nas i tak dalej. Różne dziwne rzeczy tam się działy. Ruchanie! Nie wiem, czy o nim mogę mówić, bo to wiecie, różne rzeczy bywają. Teraz już jestem niebezpieczny, bo jestem w Polsce, ale to jest Podlasie, tam wiecie, mogę kiedyś wrócić, tam się wszystko może zdarzyć. Kurczę, no pokonałem króla, zdobyłem tą władzę, artefakt mocy pomógł mi właśnie zdobyć władzę nad Podlasiem, tak jak nawijałem w Trapowym Węgerze. Stoczyłem walkę z królem Podlasia tak dla zabawy, a zostałem królem tamtejszej Polany. A czy to tak troszeczkę przewidziałem przyszłość tak oftece, ponieważ to było w kwietniu nawijałem, a dopiero zostałem królem tamtejszej Polany w lipcu. No i właśnie pokonałem króla Podlasia, zostałem tam królem, żeby nie zniszczyć krainy Podlasia, bo jest ona dosyć taka, zachwiałem troszeczkę tam krainę Podlasia, mogło się stać, czy tam w ogóle czarna dziura wysłałaby całą ziemię i tak dalej, więc dlatego podpisaliśmy coś takiego jak Porozumienie Podlaskie. Zostało ono spisane na moim kolanie i właśnie no, wam je przeczytam. Jak widać tutaj bez daty jest, nie? Czy data jest w środku? Nie ma w ogóle daty, więc niestety nie powiem wam dokładnie jakieś godziny, minuty i tak dalej, więc przeczytam wam, jak brzmi Porozumienie Podlaskie. Punkt pierwszy, nie napierdalamy się. Po drugie, zgoda. Punkt trzeci, oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Czwarty punkt, z tego powodu, że Stefan Bong pokonał króla Podlasia, zakłada się, że Stefan Bong jest obecnym królem Podlasia. Aczkolwiek za zgodą Stefana, król Podlasia pozostał tytułowym królem, czyli jego jakby pseudonim, czyli ja zostałem królem Podlasia, więc ja się mogę nazywać król Podlasia, ale z tego powodu, że król Podlasia to król Podlasia, czyli właśnie król Podlasia, no to generalnie król Podlasia nazywa się dalej król Podlasia, żeby tutaj nic nie męcić. Po prostu tak zostało napisane w Porozumieniu Podlaskim. I tutaj punkt piąty. Porozumienie zostało stworzone w dwóch tak samo brzmiących egzemplarzach. No i tutaj jest podpis mój, tutaj jest podpis króla. I tak wygląda Porozumienie Podlaskie. I dzięki temu już powiedzmy jesteśmy takim pokojowym. Boję się momentu, w którym król Podlasia zerwie porozumienie. No i miejmy nadzieję, że ostateczna walka, czyli to, że jakby jestem królem Podlasia, miejmy nadzieję, że to nam wystarczy.
Jeżeli król nie będzie próbował odbić władzy, albo mu nie odbije, albo właśnie nie będzie chciał próbować odbić tej władzy, bo no, myślę, że on powinien wiedzieć, co ja potrafię. Król wie, co potrafię zrobić, mając swoje moce. Artefakt, niestety, ale wybuchł. Niestety został on zniszczony doszczętnie, właśnie poprzez siłę, jaką skumulowałem, i żeby pokonać króla. Więc artefakt przestał istnieć, więc jakby... To też był jeden z powodów, dla którego kraja Podlasia była bardzo zagrożona zniszczeniem w ogóle całego wszechświata, więc jakby to jest jeden z tych powodów. Nie istnieje artefakt mocy, więc jestem jedyną osobą, która może dalej przekazać moce, które niesie za sobą bycie królem Podlasia. Inny nie jest w stanie tego zrobić, więc jakby jestem dosyć ważną osobą w krainie Podlasia. Dlatego też na moją cześć zostało tam kiedyś wybudowane studio VNT. Takie teoretyczne. W praktyce tak naprawdę no to zostało ono zniszczone, bo jak tam wyjechałem, to chyba wróciłem po 3 miesiącach i tego studio już tam nie było. Generalnie to już mi się tam nie chciało. Król Podlasia także wziął swoich poddanych. Tego chyba, no nie ma tego w porozumieniu podlaskim, no ale jakby król Podlasia wziął ze sobą swoich poddanych, więc także ja nie mam swojej armii poddanych, których mogę wykorzystać, żeby, nie wiem, w sumie nie wiem, do czego ich mogę wykorzystać, bo jakby kto chce podbić krainę Podlasia, no jakby wszyscy chyba są tego świadomi, którzy tam wkraczają na Podlasia, albo są na Podlasiu, że pokonanie mnie związałoby się z końcem wszechświata. Więc dlatego też nie próbuję, więc też nie potrzebuję swojej armii i tam nie potrzebuję studia VNT. Tutaj mamy studio VNT. To chyba tyle w tym odcinku, bo jest już pierwsza w nocy, więc jakby tak wygląda sytuacja z Podlasiem. Jak widać, z królem sobie normalnie gramy tutaj w gry komputerowe i sobie chillujemy. Jakby to się będą na Podlasiu, mają dobry staw, więc mogę polecić. Ale nie polecam się udawać na Podlasie, ale stamtąd staw polecam. Tak brzmi porozumienie podlaskie. Miejmy nadzieję, że przez to, że pokazałem to porozumienie podlaskie, miejmy nadzieję, że nie będzie z tego żadnych problemów, nie będzie konsekwencji, bo na przykład konsekwencji nie miał taka pewna osoba, która coś zrobiła na skrzyżowaniu w Łodzi w 2007 roku. Ona też nie poniosła konsekwencji. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie w moim przypadku za pokazanie porozumienia podlaskiego. Dobra, gardło już trochę siada, więc dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Cześć! Reportaż najmniej prestiżowej telewizji, a dziś mamy nowe dowody z prawie